Niemal dokładnie półtora roku temu, dnia 11 października 2011 roku, Ojciec Święty Benedykt XVI opublikował list apostolski w formie motu proprio, noszący tytuł Porta Fidei. Zapowiadał w nim przeżywanie przez cały Kościół katolicki roku wiary. Rok ten rozpoczął się w dniu 11 października 2012 roku i będzie trwał do dnia 24 listopada roku obecnego. Porta Fidei, podwoje wiary, pisał Benedykt XVI, są dla nas zawsze otwarte. Wiodą one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają wejść do Jego Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone jest Słowo Boże, a serce poddaje się kształtowaniu przez łaskę, która przemienia. Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie w drogę, która trwa całe życie. Zaczyna ją chrzest, dzięki któremu możemy wzywać Boga jako Ojca, a kończy przejście przez śmierć do życia wiecznego, będącego owocem zmartwychwstania Pana Jezusa, który poprzez dar Ducha Świętego zechciał włączyć w swą chwałę tych, którzy w Niego wierzą. Wyznawanie wiary w Trójcę Świętą, Ojca, Syna i Ducha Świętego oznacza wiarę w jednego Boga, który jest miłością. Ojca, który w pełni czasów posłał swego Syna dla naszego zbawienia, Jezusa Chrystusa, który w tajemnicy swej śmierci i zmartwychwstania odkupił świat, Ducha Świętego, który prowadzi Kościół przez wieki w oczekiwaniu na chwalebny powrót Pana. Wyznawanie tej wiary w czasie rozpiętym między chrztem a przejściem przez śmierć do życia wiecznego dokonuje się mocą Eucharystii. Co więcej, dzięki niej to życie wieczne już w nas się rozpoczęło i trwa, zmierzając do szczęśliwej pełni. Chrystus powiedział przecież: kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Dlatego też, zgodnie z życzeniem Benedykta XVI, rok wiary jest dobrą okazją, by z większym zaangażowaniem celebrować wiarę w liturgii, a zwłaszcza w Eucharystii, która jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i zarazem jej źródłem, z którego wypływa cała jego moc. Tak właśnie było w ubiegłą niedzielę, 2 czerwca, gdy cały katolicki świat zgromadził się o godzinie 17 czasu rzymskiego, a więc także naszego czasu, aby wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem na godzinnej adoracji uwielbiać Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. W te obchody Roku Wiary wpisuje się także nasze tegoroczne archidiecezjalne Święto Eucharystii, którego hasłem jest Eucharystia życiem Kościoła, naszym życiem. Gromadzimy się jako jeden Kościół Chrystusa, karmiony tym samym eucharystycznym ciałem. To właśnie Eucharystia, to właśnie ten święty pokarm sprawia, że jak z dumą i radością kilkakrotnie w różnych swych listach pisał święty Paweł, nie ma w Kościele różnic pochodzenia, płci, stanu czy wykształcenia. Nie ma już bowiem w nim Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, scyty, niewolnika, wolnego,
nie ma już mężczyzny ani kobiety, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus. Dlatego pozwólcie, najmilsi siostry i bracia, że na progu tej mszy świętej nie będę nikogo z imienia wymieniał ani wyróżniał. Po prostu bardzo serdecznie witam was wszystkich, tutaj obecnych, którzy w uroczystej procesji eucharystycznej przeszliście z kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej aż do tego katedralnego placu. Pozwólcie równocześnie, że w waszym imieniu wyrażę naszą wielką radość, iż tegorocznemu świętu Eucharystii w Łodzi przewodniczy ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański. Przedziwnym zrządzeniem Bożej opatrzności tak się składa, że ksiądz arcybiskup dokładnie dzisiaj obchodzi jubileusz 40-lecia święceń kapłańskich, które dnia 9 czerwca 1973 roku otrzymał z rąk sługi Bożego księdza prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego. Ekscelencjo księże arcybiskupie metropolito, serdecznie dziękujemy za twoje przybycie do nas i za twoją obecność. Ponieważ twoje biskupie zawołanie brzmi opere et veritate, czynem i prawdą, modląc się dzisiaj za ciebie i w twoich intencjach, będziemy szczególnie prosili Boga o to, by twoje czyny były jednym, wielkim i czytelnym dla wszystkich świadectwem tej prawdy, którą jest sam Chrystus. Jednocześnie serdecznie prosimy ciebie o to, abyś tę przenajświętszą ofiarę sprawował w intencji pogłębienia wiary, nadziei i miłości tego ludu Bożego, który jest w Łodzi.